Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy potrójne espresso, a z Państwem i ze mną w połączeniu na Skype'ie są oczywiście politycy. Mariusz Gosek, Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, kłaniam się Państwu. A także Paweł Krutul, Lewica. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy od sejmowych wydarzeń. Wczoraj, to znaczy Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2023 rok. Tych poprawek senatorowie zgłosili 77. Między innymi wśród odrzuconych przez posłów zmian zaproponowanych przez Senat znalazło się między innymi zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 miliarda złotych, aby zrekompensować funduszowi zaprzestanie finansowania części zadań służby zdrowia. Inne odrzucone poprawki zakładały zwiększenie o 2 miliardy złotych wydatków na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, o 700 milionów złotych wydatków na psychiatrię dziecięcą, czy o 500 milionów złotych na in vitro. I poproszę na początku o komentarz właśnie do tych wczorajszych głosowań. W ostatecznym rozrachunku to będzie dobry budżet na 2023 rok, czy nie, Paweł Krutul? No, szkoda, że te poprawki nie przeszły. Jak wcześniej zgłaszaliśmy też na komisjach czy w Sejmie poprawki, które zostały też wszystkie odrzucone. Uważamy, że za mały jest nacisk, tak jak pani redaktor przeczytała. Senat jeszcze też próbował, żeby więcej tych środków szło na służbę zdrowia. No niestety te choroby sieją żniwo wśród naszych rodaków. Chciałbym zauważyć, że od zeszłego roku już nie jesteśmy 38-milionowym państwem, tylko 37. Zarządów prawicy przez 8 lat nasze społeczeństwo się kurczy. 2 lata temu od II wojny światowej urodziło się jak najmniej dzieci w naszym kraju. Także nie wiem, dlaczego te poprawki zostały odrzucone. Nie wiemy, dlaczego niedofinansowana jest metoda in vitro, gdy ona przez 3 lata funkcjonowała. Urodziło się w Polsce 22 tysiące dzieci. Także nie wiem, komu zależy na tym, żeby nasze państwo się kurczyło. I to jest tego dowód. Dlatego uważamy, że ten budżet nie jest dobry ze względu na to, że nie położony jest nacisk na rodzenie się dzieci, na to, żeby leczyć Polki i Polaków, gdzie naprawdę te choroby postępują. Mariusz Gosek, pani pośle Adwoc. Pani redaktor, ten budżet jest optymalny dla państwa polskiego, szczególnie w okresie popandemicznym, w sytuacji wojny na Ukrainie, gdy te zdarzenia bezpośrednio uderzają też i w państwo polskie. No oczywiście trzeba przede wszystkim wiedzieć, że budżet nie jest z gumy i można tam wrzucać i dorzucać setki milionów złotych na populistyczne cele, aczkolwiek nie chcę tak o tych mówić, bo te wszystkie cele medyczne są niezwykle ważne. Ale chciałbym tutaj wskazać, że rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski od lat przekazuje najwyższe nakłady na ochronę zdrowia Polek i Polaków. I w tym zakresie to jest fakt niezaprzeczalny. To są bezwzględne liczby i dane, które o tym świadczą. Chociażby ostatni program też procedowany na tym posiedzeniu Sejmu to Krajowa Sieć Onkologiczna, świetny program właśnie, który będzie pomagał też chorym na nowotwory. Także to nie jest tak, że w tym zakresie do tego budżetu można dolewać kolejne środki. No oczywiście, no, to jest sprawa opozycji. Tych poprawek, tak jak pani redaktor wskazała, było 77. Tylko że musimy wiedzieć, że no, ten budżet państwa polskiego ma też swoje ramy. Panowie, to porozmawiajmy o tym, co wczoraj udało się uchwalić, to znaczy nowelizacja kodeksu wyborczego, która wprowadza m.in. centralny rejestr wyborców i ma też wiele jej, wedle jej autorów, zwiększyć frekwencję wyborczą. Paweł Krutul, panie pośle, czy te zmiany rzeczywiście zwiększą, wpłyną na frekwencję wyborczą? No, tutaj słyszymy często taką argumentację, że PiS chce w kościołach prowadzić wybory, przeprowadzać wybory. Skąd taki pomysł, Paweł Krutul? Prawica zrobi wszystko, żeby wygrać te wybory. My jesteśmy przeciwni temu, żeby w roku wyborczym zmieniać cokolwiek w kodeksie wyborczym. Jeżeli chodzi o logistykę, o dowożenie ludzi, ja nie znam u siebie na Podlasiu, żeby którykolwiek sołtys, burmistrz, prezydent miasta odmówił komukolwiek dowierzenia do punktu wyborczego. Uważam, że to jest nie tak, jak być powinno, a na pewno nie w roku wyborczym, o czym mówiłem z mównicy tutaj, bo mieliśmy ten punkt wspólnie z Krzysztofem Gawkowskim i uważam, że to jest kolejny wybieg na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, prawica, to nie jest, podejrzewam, ostatnie słowo, do czego się będą dopuszczali pół roku przed wyborami, bo de facto za 3 miesiące... I że tutaj są jakieś takie dziwne ruchy podejmowane przez PiS, Solidarną Polskę, dlatego że boją się panicznie przegranej, tak? Pani rektor, zrobił wszystko, jeżeli było też mowa, że będą punkty wyborcze przy parafiach. Nie oszukujmy się, Lewica chciałaby zrobić porządek z dofinansowaniem Kościoła, z lekcjami religii, gdzie z roku na rok coraz mniej dzieci uczęszcza na religię. Próbowaliśmy, A dlaczego pan myśli, że coraz mniej dzieci uczęszcza na religię? Nie wiem, ja mam Bo ktoś zohydza wizerunek Kościoła przez lata. Nie, pani redaktor, ja uczęszczałem do salki katechetycznej i uważam, że to nie jest problem. Te wszystkie salki katechetyczne były wybudowane wspólnym wysiłkiem Polek i Polaków, bo na to użyliśmy i uważam, że są niewykorzystane, są pustkami. A te środki, 1,5 miliarda rocznie, tyle przeznaczamy z budżetu państwa, można by na przykład zrobić tak jak za moich czasów gabinety dentystyczne w szkole, czy też psychologa w szkole, bo z roku na rok mamy coraz więcej dzieci, które targają się na własne życie. Dobrze, tak, to jest ważny problem, bardzo ważny, to racja, ale teraz chciałabym jeszcze jednak wrócić do tych zmian w kodeksie wyborczym. Pan Mariusz Gosek, panie pośle, no to w końcu kto będzie dowoził wyborców na te wybory? Pan może będzie jeździł autobusem i dowoził wyborców. Pani redaktor, i tutaj właśnie usłyszeliśmy... Ma pan już autobus? Pana posła Krutula, że jeżeli burmistrz dowoził mieszkańców na wybory, to zapewniam pana, że jednak ci mieszkańcy mieli w tyle głowy, że to ten burmistrz ich dowozi, jeżeli organizował taką podwózkę, nazwijmy to. A chodzi o to, żeby nikt nie musiał nikogo dowozić, w tym, nie wiem, poseł Mariusz Gosek organizować transport dla wyborców, bo wtedy chyba jest prawdopodobieństwo, na kogo ci wyborcy zagłosują. A wybory powinny być wolne, szczególnie w dniu dokonywania aktu wyborczego, od jakichkolwiek tego typu zdarzeń. Dlatego każdy wyborca w każdym obwodzie, a te obwody mają być jak najbliżej mieszkańca, będzie mógł bez dowożenia dotrzeć do tej obwodowej komisji wyborczej po to właśnie, żeby wybory były powszechne, transparentne. Przecież te założenia, które są w tej ustawie, ale istotą jest, żeby były jeszcze bardziej transparentne. Czyli każda karta wyborcza oglądana przez wszystkich. Czyli nie ma tu paniki, chociażby w Solidarnej Polsce, o przegrane wybory. Ale nie, pani redaktor, to dla wszystkich... Nie panikuje Zbigniew Ziobro i Mariusz Gosek. No, w żaden sposób, dlatego że to, że będą transparentne, że będzie transmisja z momentu, gdy te głosy będą liczone, no, że wszyscy będą... Rozumiem, dobrze, to co do wyborów, to zapytam o te listy wyborcze, bo no panowie, mówią już politycy tak zakulisowo, że to już jest czas, to już się trzeba decydować, a tutaj... O ile Zjednoczona Prawica rzeczywiście może zostać w tym samym układzie, tak oceniają politolodzy, tu Mariusz Gosek zaraz mi potwierdzi, czy może jednak Solidarna Polska będzie sama startować, no to z tą opozycją może być nieco trudniej. Mariusz Gosek, to zacznijmy od Solidarnej Polski. Będziecie na listach PiS-u czy nie? Pani redaktor, jesteśmy gotowi na oba warianty, czyli w start wspólny z Prawem i Sprawiedliwością na jednej liście jako Zjednoczona Prawica, ale też nie ukrywamy, że przygotowujemy się też do samodzielnego startu. Obu tych opcji nie wykluczamy, natomiast najlepszą opcją dla Polski i dla Polek i Polaków jest formuła Zjednoczonej Prawicy, dlatego że ona sprawdziła się, a to, co się sprawdziło i było dobre, no należy kontynuować. Kiedy ta decyzja zostanie podjęta? Czy to nie wy podejmujecie tę decyzję ostatecznie? Nie, pani redaktor, jest takie ciało jak Rada Koalicji, ono funkcjonuje podczas spotkań Rady Koalicji, spotykają się prezesi ugrupowań i tam decyzje różne, nie tylko te dotyczące list wyborczych, ale kierunkowe, najważniejsze zapadają. No, w szczególności ta decyzja na pewno będzie zawarta w porozumieniu z prezesami Prawa i Sprawiedliwości, z prezesem ugrupowania politycznego Republikanie, panem Adamem Bielanem i z liderem Solidarnej Polski. rozmowy już teraz dzieją? One są na finiszu, czy nie? Nie, na chwilę obecną ja nic nie wiem o takich rozmowach, nawet wręcz przeciwnie, takie rozmowy się nie odbywają. W tym momencie skupieni byliśmy na ustawie o Sądzie Najwyższym, na budżecie państwa polskiego i to, co pani redaktor też wskazała na początku w swoim pytaniu, wczorajsze głosowania pokazały, jaką jednością jest obóz Zjednoczonej Prawicy. 77 poprawek, budżet w całości, no ręka w rękę został przegłosowany tak, jak być powinien przegłosowany. Natomiast bardzo mocno uwypukla się te sytuacje konfliktowe, no bo one są ciekawe też dla opinii publicznej i w sposób oczywisty. Politycy Solidarnej Polski tutaj jednak nie gryzą się w język czasami, nie ma co ukrywać, panie pośle. Ale to my tego nie ukrywamy, mamy odmienne stanowisko, jeżeli chodzi o budowę KPO, także tutaj... Okej, ale tu postawmy przecinek, bo do tego przejdę. Ja zapytam pana posła z Lewicy, bo pan poseł z Lewicy tak się uśmiecha, ja się zastanawiam, co z tą Lewicą się wydarzy, bo tak, PSL... Teraz chodzą słuchy, takie plotki, nie wiem ile tu jest prawdy, że PSL to bardzo chce z tą Platformą być na jednej liście, ale PSL bardzo nie chce tej lewicy. Panie pośle. Pani redaktor, tutaj dość duże nadużycie pan poseł powiedział, zjednoczona opozycja. No, każdy obserwuje scenę polityczną z tym zjednoczeniem, to niewiele z tego sformułowania zostało. Ja mówię o Zjednoczonej Prawicy. O lewicę mieliśmy parę dni temu zarząd krajowy. I rozmawialiśmy na ten temat i za lewicę mogę się wypowiedzieć konkretnie. Podjęliśmy decyzję, że jesteśmy w stanie pójść, jeżeli taka lista będzie na jednej liście, na dwóch listach, bądź też samodzielnie. Ale PSL nie chce z wami iść. Na każdy wariant jesteśmy przygotowani. Akurat PSL nie będzie dyktował lewicy warunków. Jak pójdziemy, my jesteśmy gotowi. W jakiej konfiguracji to się okaże. No, na razie... Ostatnim takim zdarzeniem jest Polska 2050 i tu czekamy na podjęcie decyzji przez Szymona Hołowni, jak będzie wystartował i od tego będzie uzależniona. Ale to znaczy, panie pośle, że Szymon Hołownia dzisiaj na tej polskiej scenie opozycyjnej, tak to nazwijmy, jest trochę taką panną, która w zależności od humoru to tak zdecyduje, tak trochę to pan się z tym zgodzi, bo ja już taką opinię słyszałam od polityków opozycji. Nie powiem od kogo, ale coś takiego było już. Pani redaktor, mieliśmy jakieś wstępne ustalenia. Ostatnio się wydarzyło to, co się wydarzyło. Myślę, że przez najbliższe dni to się wyjaśni, no bo już się zaczyna kampania wyborcza. Prawo i Sprawiedliwość kampanię wyborczą już prowadzi, także nie możemy czekać zbyt długo i musimy podjąć konkretną decyzję. Ale to jak pan widzi przyszłość opozycji, jak będziecie coś ustalać, a później plany się będą sypać? Nie, jeżeli się domówimy, dogadamy, bo przecież musimy też przedstawić dla Polek i Polaków program tego bloku, który pójdzie. My swój program posiadamy, co byśmy chcieli do tego, ale tu musimy usiąść wszyscy przy stole i w tej kwestii się porozumieć, bo Szymon Hołownia będzie miał swoje postulaty, Donald Tusk będzie miał swoje postulaty. No i każdy będzie chciał być premierem, to na pewno. Okej, panowie, to a propos, może to jest jeden z elementów Platformy, bo my czekamy na programy wyborcze, ale tutaj nawiążę do dzisiejszego wydania Gazety Polskiej Codziennie. Donald Tusk złożył jedną z pierwszych konkretnych obietnic wyborczych, jak wyjawił w odpowiedzi na pytanie porucznika bezpieki Jana Ożyłowskiego z Siedlec. Zamierza wyrównać krzywdy, jakie stały im się za czasów rządów PiS. Oznacza to, że w przypadku zwycięstwa opozycji przeciętnemu ubekowi wypłacimy z budżetu 106 000 złotych, a generałowi nawet 1 000 000 złotych. To skandal, twierdzą przedstawiciele opozycji demokratycznej w czasach PRL. Poproszę o komentarz do właśnie tej wypowiedzi pana Donalda Tuska, pan Mariusz Gosek. Skandaliczna wypowiedź i w pełni należy poprzeć to stanowisko opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. To jest niebywałe po prostu, bo ta dziejowa sprawiedliwość została przywrócona po wielu latach, gdzie ta polityka grubej kreski w tym zakresie skończyła się fatalnie. No tutaj właśnie pan, który zadawał pytanie panu Tuskowi, mówił, ja byłem policjantem politycznym w policji politycznej, każde państwo ma taką policję, czemu się państwo dziwicie, pracowałem, chodziłem do pracy. Nie no, ustrój był jaki, to wszyscy wiemy. Czym się zajmowały poszczególne departamenty, też wszyscy wiemy. Jak chociażby czwarty, ten, który zwalczał Kościół. No, cała opozycja antydemokratyczna, ta, która była internowana. No przecież to po prostu jest niebywały skandal. No, ci ludzie dzisiaj często żyją z najniższej czy jakiejś minimalnej krajowej, a ci generałowie, pułkownicy czy prominenci tamtego ustroju mieli się bardzo dobrze, aż do momentu wprowadzenia tej ustawy dezubekizacyjnej, która tak naprawdę przywróciła w części, bo nie całkowicie nawet, ale przywróciła w części sprawiedliwość i zadośćuczyniła tym, tak, ale którzy zostali... twierdzą, że to nie jest sprawiedliwe. Pan Paweł Krutul. Panie redaktor, drodzy państwo, coraz więcej sądów wydaje wyrok i uchyla tą ustawę dezubekizacyjną wobec tych osób, które tam służyły. My jesteśmy za zniesieniem tego i jeżeli ktoś ma jakieś zarzuty, to po prostu w sądzie niech tego państwo polskie dochodzi, nie ma z tym problemów. Pamiętajmy, że wszyscy zostali wrzuceni do jednego kosza, również pracownicy, czy sekretarka, która w resorcie pracowała, czy pan na bramie, też do tego zostali wrzuceni. Jest mnóstwo samobójstw między tymi ludźmi postępują niestety. Dlatego same sądy przyznają im i cofają tą ustawę, która została podjęta przez Prawo i Sprawiedliwość i Solidarną Polskę. Także my tych ludzi nie pozostawimy, a jeżeli są jakiekolwiek zarzuty temu, że robili coś złego, to oczywiście powinno być to wdrożone. Ale jeżeli zostanie to udowodnione, a nie wrzucanie wszystkich do jednego wora, bo to jest nieuczciwe. Panowie, dobrze, to dziękuję za komentarz do tych tematów. Jeszcze dwa tematy, a czasu niestety coraz mniej. Leopardy. Olaf Scholz wreszcie podjął decyzję o tym, że... zniknął nam Paweł Krutul. Mam nadzieję, że za chwilę do nas wróci. Panie pośle, mam nadzieję, że za chwilę się zobaczymy. O tych leopardach porozmawiajmy. Olaf Scholz podjął nareszcie decyzję. Będą przekazane Ukrainie. Będzie też wyrażona zgoda na przekazanie leopardów Ukrainie. Pan Mariusz Gosek. No lepiej późno niż wcale, ale dlaczego tak późno, można by zapytać, czy nie? Panie redaktor, no wiemy od początku tej wojny, że jak zachowywały się Niemcy, ta powściągliwa polityka była bezsensowna i dzisiaj Niemcy też wyciągają wnioski i widzą już, że w istocie przegrywają też w narracji ogólnoeuropejskiej, ogólnoświatowej. To też pokazuje, że presja ma sens i co ciekawe, to także i niemieckie, i francuskie, zachodnioeuropejskie dzienniki opisywały, że Polska jest tutaj wzorem, wręcz niemieckie dzienniki jak Die Welt krytykował Niemcy za to, że nie podejmują tutaj zdecydowanych reakcji, ale tak też było przy przekazywaniu początkowym, w początkowej fazie wojny broni, gdzie powściągliwi byli Niemcy bardzo. Presja ma sens i tutaj rząd polski... Ale ta powściągliwość oznacza chęć powrotu do biznesu z Rosją w pana ocenie? Tak krótko. Wie pani, tak naprawdę może ktoś po cichu na to liczył, bo te biznesy były ogromne i tego nie da się ukryć i ta Unia Rosyjsko-Niemiecka, szczególnie energetyczna, a gazowa w tym zakresie w sposób szczególny funkcjonowała i to fakt niezaprzeczalny. Natomiast Niemcy dzisiaj też moralnie pierwsi powinni stanąć na barykadach i bronić narodu ukraińskiego w ten sposób, żeby dostarczać im jak największej ilości broni. To jest ich moralny obowiązek po tej całej polityce resetu z Rosją, tak naprawdę, która w ogóle od czasów Sowietów się nie zmieniła, co pokazuje ta zbrodnicza wojna na Ukrainie. Moralność może być słowem klucz w tej dyskusji, ale Niemcy może tego słowa do końca tak nie znają. Paweł Krutul, panie pośle, widziałam, był w Bachmucie w ostatnim czasie. Widział pan ogrom tragedii, zniszczeń. No i zastanawiam się, czy rzeczywiście pan to samo pytanie by zadał. Dlaczego tak późno Olafowi Scholzowi? Myśmy zadawali jako Lewica, Polska Lewica, dlaczego tak późno i opieszale była ta decyzja podjęta, bo na pewno była za późno podjęta. Tak jak pani redaktor zauważyła, byłem tam, rozmawiałem z merem choćby Charkowa, czy też z żołnierzami, którzy tam służą i z oficerami również. I oni twierdzą, że bez dostaw broni oni nie dadzą rady utrzymać swoich pozycji. Jeżeli chodzi o czołgi, oni twierdzą z rozmów, że oni potrzebują 350 do 400 czołgów, żeby przepędzić ruskich ze swojej ziemi. Dlatego te dostawy muszą być regularne, również z amunicją, nie zapominajmy o tym. I tutaj apeluję dzięki pani antenie do prezydenta Andrzeja Dudy, Dudy do premiera Mateusza Morawieckiego, czy też ministra obrony, ministra Błaszczaka, żeby zaczęli lobbować w Europie i na świecie, żebyśmy solidarnie przekazali myśliwce MiG 29 dla Ukrainy, bo dużo się mówi o F-16, ale do F-16 potrzebują piloci szkolenia, żeby nie były te myśliwce utracone. Mamy MiG 29. Panie pośle, tylko pytanie. I mam nadzieję, że będzie zrekompensowane, jeżeli przekażemy te MiG, dostaniemy choćby używane F-16. Właśnie, panowie, to ostatnie pytanie na te ostatnie 3 minuty. To znaczy, przekazane będą leopardy, będą szkolenia. Trochę to potrwa, ale tu powstaje pytanie, co z samolotami bojowymi? Niektórzy twierdzą, że to byłoby zbyt niebezpieczne przekazywanie samolotów bojowych. Jestem ciekawa panów opinii. Paweł Krutul. Nie mamy wyjścia. Jeżeli Ukraina ma tę wojnę wygrać, to takie myśliwce muszą być przekazane. Nie zapominajmy o tym, że flota Federacji Rosyjskiej wypłynęła na Morze Czarne i stamtąd jest w stanie razić całe terytorium tego kraju. A myśliwce z odpowiednim uzbrojeniem mogą tę sprawę definitywnie rozwiązać. Mariusz Gosek, panie pośle, czy to byłoby zbyt bezpośrednie włączenie się do konfliktu? Nie, dlatego że ta broń już ofensywna, a takimi niewątpliwie są myśliwce i te MiGi 29, ja tu się zgadzam, że powinny być przekazane, ale my przekazujemy non-stop broń. My przekazaliśmy ogromną ilość czołgów, te 70. Także tutaj myślę, że się wszyscy zgadzamy. Natomiast żeby wyprzeć Rosjan z terytorium Ukrainy, potrzeba też w tym momencie samolotów. Ja głęboko ufam, że tutaj w porozumieniu zostaną przekazane MiGi 29, a do Polski trafią F-16. Tak jak stało się to jeszcze raz z leopardami czy z abramsami, które bezpośrednio powędrowały czy powędrują na Ukrainę. Wszystkim nam powinno zależeć w Europie i na świecie, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Żeby się zakończyła, to muszą Rosjanie zostać wyparci z terytorium Ukrainy. Pani redaktor. Panie pośle, jeszcze jedno, bo już kończymy czas. Chciałbym powiedzieć o jednym geście, no pomimo, że jestem z opozycji. Geście, o którym usłyszałem od żołnierzy, o dziwo, bo tego bym się w życiu nie spodziewał, że podziękowali, że prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentem Zełańskim na cmentarze Orlon w Lwowie złożyli wspólnie kwiaty. Oni to dostrzegają i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny gest. Wy też uporządkowany przez żołnierzy ukraińskich. To są bardzo ważne gesty, które widzimy, to prawda. To prawda. I tutaj puenta, i to najlepsza puenta tej rozmowy. Dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie w Potrójnym Espresso. Mariusz Gosek, Solidarna Polska, Paweł Krutul, Lewica. Byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. A już za chwilę na naszej antenie pani Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Do zobaczenia za kilka minut.